Dzień dobry, witam was serdecznie z lasu. Przyjechaliśmy z teściem na grzybki. Nie wiem, gdzie on jest. A, tam gdzieś chodzi. Wygrałem konkurs na pierwszego grzybka. Mam go tutaj już pod nogami. Czy będzie więcej, nie wiem. W każdym razie biorę się do roboty. Szukamy grzybków. Mam nadzieję, że teraz będą takie jak tutaj do marynowania. Fajny grzybek. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału tam na dnie i już wam pokazuję pierwszego grzybka. Także jest pierwsza sztuka. Malutki, zdrowiutki, do marynowania. Super, tylko powiem wam, jesteśmy w innym lesie. No i jest tu nędza. Ludzi jest strasznie dużo. I nie wiem, czy nie będziemy zmieniać miejscówki. No bo jest tragedia. Naprawdę, to jest pierwszy grzyb. Dobra, wyszedłem z jednej części takiej grubej lasu. Wchodzę w te małe, może tutaj coś będzie. Pochmurno jest i widzicie, słabo to widać. Grzybów nie ma, ale jest aluminium. Jest ameliniium, bierzemy. Po dłuższym czasie chodzenia, no naprawdę nic nie ma. Nic nie ma, ale jest taka piękna sztuka. Duży i zdrowy. Piękny. Tylko szkoda, że to jest drugi grzyb. No naprawdę, powiem wam, nędza. Muszę znaleźć teścia. Nie wiem, gdzie on jest. I chyba trzeba będzie zmienić miejscówkę. Ja chyba dzisiaj nie mam dnia. Tak mi się coś wydaje, bo rozmawiałem z teściem, ale ładny. Rozmawiałem z teściem. On mówi, że on grzyby ma. Tu, gdzie go wprowadziłem. Tylko go nie mogę teraz znaleźć. Nie wiem, gdzie on jest. Ale ponoć ma fajne sztuki. Muszę go gdzieś tutaj wyhaczyć. I zaraz zobaczymy, co on tam ma. U mnie nędza. Ale szukam dalej. Nie będę się poddawał. Znalazłem go. Patrzcie na to. Ja nie mam... Widzicie, ja mam tyle, nie? Jeszcze dwa prawdziwki, no nie mam pytań. Nie. Od prawdziwku się zaczęło. No i pięknie. Dobra, idziemy w moje pewne miejsce. Zobaczymy, czy tam coś będzie. Ja naprawdę chyba nie mam dnia dzisiaj. Patrzcie na teść. Tu jest malutki. Pod grzybek. Ale zobaczcie, nadepnięty. No, nadepnięty. Ale to jest pikuś. Patrzcie, jest prawdziwy. Chodź tu, gościu, do nas. Ha, ha, ha. No cudo. Trzeci dzisiaj. Teściu mnie dzisiaj rozwala na łopatki. Mówi, musi być drugi. No i znalazł. Nie szukaj go. No, nie widzę. Ej, no rzeczywiście, nie? Zobaczcie, jak się ukrył ładnie. Tu, w tym miejscu był prawdziwy. A tu jest drugi. A tu jest drugi, no nie wierzę, nie? Zobaczcie. Ja. Wróciłem do swojego wiadra, bo tutaj zostawiłem przy grzybku. Wiedziałem, że jest grzybek. Prawdziwy. Chodź, teściu, patrz. To jak, teraz obejdziemy powoli. Tak, bo tutaj mogą być teraz kolejne braciszki, siostrzyczki, w ogóle i w szczególe. Jest piękny, prawdziwy. Mam pierwszego dzisiaj ja. Jest. Jest. Ale ma nogę. Panie, jaką ma nogę. Ale jest głęboko siedzi. Ty kurde. Chodź tu, dobrze. Normalnie jest piękny. No, ja bym całował go już. Nie? No, kurde. Szukamy drugiego. Zobacz, jaki zdrowiutki. Uśmiech. Zobacz, jaki uśmiech. Zdrowiutki, patrzcie. Dobra.
Sorry za jakość, ale jesteśmy w dość gęstym i ciemnym lesie. Teściu mnie nagrywa tam, a ja jego. Jeden podgrzybek, drugi podgrzybek. No to musi być trzeci, tak? No i jest, patrzcie. Jest i trzeci podgrzyb. Hej. Piękny. Może czwarty? A może czwarty? Może czwarty? Będzie czwarty, czy nie będzie czwartego? No póki co nie widzę, ale są trzy, także jest nieźle. I koźlarek piękny. To już drugi. Tu gdzieś jeszcze w wiaderku mam. O, tu jest drugi. Dobrze. Ale mało jest, mało. Ale jak już się trafi, to jest piękny. Lecę pędzę. Lecę pędzę. Taki trawie. Rąże te długie. Już był, widzisz? No. Też jakieś ładnego. Wiaderko postawiłem. W takiej trawie się tu zbunkrował piękny. Piękny niuniuś. Dobra, szukamy drugiego. Może będzie, a może nie. Zobaczyłem je kule do marszy, no przecież. No tak, ale widać, że chodzone było, bo trawa leży, nie? Akurat tu nie przeszedł. Akurat no tu nie przeszedł. Rozmawiałem z Arturem z Kaniowa, pozdro przyjacielu, przy okazji, a teściu w tym czasie. I cyk. Sześć sztuk w jednym miejscu. No, no to lecimy dalej. Ekipa tam na dnie zmienia miejsce. Lecimy w kolejną naszą miejscówkę. Zobaczymy, czy tam dozbieramy. Myślę, że dozbieramy coś. Tak czy siak, dzisiaj prawdziwki zrobiły nam dzień. Klucz dawaj. Zmieniliśmy miejscówkę. Ogólnie tu grzybów nie ma. Oprócz tego pięknego jednego dużego grzybka. I jeszcze jednego tam znalazłem zajączka, ale nie nagrywałem wam tego, bo... Kurde, no wyjdź. No patrzcie na to, nie? Ładny koźlarz. Piękny jest koźlarz. He. I było tu... Szliśmy w jedną i drugą stronę, nie? Ale do czego zmierzam? Tu gdzieś jest stare wysypisko najprawdopodobniej, ponieważ teściu znalazł aluminium. Tak leżało wkopane i kurde, nie widziałem tego, tam było. No. I tutaj trzeba po prostu może poryć. Jakieś śmietnisko tutaj, widzicie? Jest buteleczka jakaś, szkło, inne szkło. No, no zobaczymy, zobaczymy. Także no idziemy na podsumowanie raczej. I podsumowanie, nie będziemy już szukać więcej. Nie mamy tego dużo, razem będzie gdzieś około pół wiadra. No ale te prawdziwki zrobiły nam dzisiaj dzień. No i teraz na koniec ten koźlarz. Mój prawdziwek, teścia prawdziwki. Jesteśmy ogólnie zadowoleni. I co? Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału tam na dnie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, że byliście z nami. Cześć. To jest się na wyjściu. Trzyma ślaki takie ogromne jak ręka. Zobaczcie. Zobaczymy. Oś! No zobaczcie, i, zdrowe. No i luksusowo. Jeden. Drugi. O kurde, trzeci. No i luks. No i weź tu człowieku, wyjdź. No położyliśmy te maślaczki. I patrzcie tu.
świeżutkie, malutkie i tam jeszcze zdrowiutkie. Piękne maślaczki, zaraz zerwiemy i zobaczycie dalej. Mieliśmy jechać już do domu. Patrzcie na to. Przed chwilą widzieliście te maślaczki, które teściu zbierał, to teraz patrzcie. No ten stary. Ten stary kapeć, ale patrzcie. Tutaj, o. Tutaj, tam. Tutaj. Tam dalej, takie małe. Ja piernicz. To taki bonusik do dzisiejszych zbiorów, zobaczcie tam. O, tu, tam. Tu. O. Tu. Nie mam pytań. Dobra. My to zbieramy. I kończymy. Wychodzimy. Trzy minutki. Prawie pełne wiadro i na koniec. Perelowski. Punkt skupu złom, ponieważ tam, w tym rogu, gdzieś tam, jest stare perelowskie śmietnisko. Pozdrawiam Was, cześć.